Nie każdy pies nadaje się do pełnienia roli psa przewodnika. Idealny kandydat to pies, który jest zrównoważony, odporny na stres i chętny do współpracy z człowiekiem. Najlepszym kandydatem są psy z grupy retrieverów. Każdy pies przewodnik podczas pracy ubrany jest w szorki, czyli taką uprząż, do której od góry podczepione jest ramię, zakończone uchwytem, za który trzyma osoba niewidoma. Do tego ramienia przyczepiona jest plakietka informująca o tym, że jest to pies przewodnik, a także o jednostce, która go wyszkoliła. Osoba niewidoma, pracując z psem przewodnikiem, trzyma za ramię zakończone uchwytem, dzięki czemu wyczuwa wszelkie napięcia na szorkach, a także wszelkiego rodzaju wzniesienia i potrafi odczytać, w którym kierunku pies zamierza zakręcić, by obejść na przykład stojącą na drodze przeszkodę. Osoba niewidoma nie jest zobowiązana do tego, żeby zakładać psu przewodnikowi kaganiec, czy też prowadzić go na smyczy. To, do czego osoba niewidoma jest zobowiązana, to posiadać ze sobą certyfikat psa przewodnika, a także aktualną książeczkę zdrowia. Różnica w poruszaniu się z białą laską, a z psem przewodnikiem, przynajmniej dla mnie, jest taka, jakbym z hulajnogi przesiadła się do Mercedesa. Poruszanie z psem przewodnikiem najbardziej utrudnia to, że ludzie na ulicy zaczepiają psa, chcą za wszelką cenę nawiązać z nim kontakt. Cmokają do niego, próbują go głaskać, próbują mu podstawiać inne psy, żeby się z nim przywitały i wtedy pies przewodnik się rozprasza i może pobłądzić nawet w bardzo znanym miejscu. Osoba niewidoma jest uprawniona do podróżowania wszelkimi środkami transportu publicznego, a także do wchodzenia z psem przewodnikiem do wszelkich obiektów użyteczności publicznej, takich jak administracja publiczna, szkolnictwo wyższe, obiekty opieki zdrowotnej, banki, kina, czy też hotele, restauracje, a także sklepy.